Dzień dobry, drodzy widzowie, i dzisiaj idziemy razem z wami do Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja nigdy nie byłem w tym muzeum, bardzo często słyszałem o tym, że powinien zobaczyć i tak dalej. No i teraz ja ćwiczę trochę ten historię Polski, te momenty, o których nie widziałem lub w ogóle nie znałem. Z tego powodu, że w Rosji w książkach historii nie piszą bardzo duże rzeczy, które naprawdę, naprawdę były tu w Polsce. No i z tego powodu ja chcę jakby doznać, jakby wszystko, znaleźć wszystko informacji prawdziwej przez na przykład muzeum, no i tak dalej. No i jak wspomniałem wcześniej, nie mówią w Rosji o Powstaniu Warszawskim w taki sposób, jakby w prawdziwy sposób. Mówią, że chcieli, Związek Radziecki chciał jakby pomóc, ale nie dał rady, bo tam strategicznie nie było jakby, jak to, łatwo zrobić. No i takie rzeczy oni mówili. Ale dzisiaj bardzo długa, duża kolejka, patrzcie. Sobota, a ja przyjechałem do tego. Aha. No dobra. Tickets po lewej stronie, kasa tu. No i właśnie tak wygląda ten bilet. 30 zł kosztuje. W sobotę, nie wiem. Wiem, że w niektórzy dni tutaj można po prostu przejść jakby za darmo lub coś takiego, ale ja chciałem dzisiaj, no i przyszedłem. No i teraz czekam w kolejce. A teraz przejdziemy do kolejności. To ten muzeum pozostawił w mojej głowie wiele wrażeń i emocji. Już od pierwszych sekund przebywania w tym muzeum taki poczułem niepokój i ponownie połączenie z tamtymi wydarzeniami, kiedy Polacy walczyli o swoją wolność. Jak mówiłem już wcześniej w moich poprzednich tych odcinkach na moim drugim kanale, w rosyjskich szkołach uczył nas, że Związek Radziecki pomagał wszystkim krajom i ogólnie tylko jakby Związek Radziecki godnie walczył z Niemcami, a inne kraje nie mogły się im przeciwstawić, jakby inne kraje nie mogły w ogóle na takim poziomie walczyć, jak walczył Związek Radziecki. I to zawsze napisano we wszystkich książkach i tak dalej. To samo piszą o Powstaniu Warszawskim. W książkach historycznych jest napisane na przykład, że wojska radzieckie chciały pomóc, ale były zmęczone po długich walkach, no i dlatego nie mogły pomóc Polakom. Chociaż wydaje mi się, że jest to dogodny moment do ataku, kiedy słyszysz, że Polacy walczą z Niemcami w Warszawie i możesz teraz zaatakować Niemców z drugiej strony i stawić opór z obu stron. Ale zamiast tego po prostu stoisz po drugiej stronie Wisły i słyszysz po prostu, jak twoi sojusznicy umierają w nierównej walce. I ty w ten czas, twoje wojsko po prostu jakby tracisz strategiczny, dobry moment do ataku. Ale wszyscy wiemy, dlaczego naprawdę Związek Radziecki nie chciał pomóc w te czasy. Patrzcie, ja tutaj znalazłem ten mapę, gdzie napisano tereny zajmowane przez powstańców i te, dokąd były wyrzucone te, jak to, nie wiem, zrzuty? Ciężko zrozumieć, że ta mapa, z którym w ogóle korzystasz na co dzień, gdzieś dojechać albo tam jeszcze coś wcześniej, jakby tutaj wojna w ogóle była. Bardzo tak ciężko w to uwierzyć i po prostu zrozumieć. Uwierzyć to jeszcze można, ale wot zrozumieć, że na przykład gdzieś tam, nie wiem, ja teraz tam mieszkam na Śródmieście i tak dalej, ale wcześniej wyglądało to wszystko w taki sposób i tutaj ludzie po prostu próbowali wrócić swojej ziemi, jakby swój kraj w ogóle. Tak. O, wszędzie widziałem takie bunkiery, nie wiem, po rosyjsku to bajnica, ale po raz pierwszy zobaczyłem na żywo. Tutaj chyba jeszcze coś tam pozostało od tych pól.
No i to tak wygląda w środku. Bardzo często widziałam to w różnych tych filmach i tak dalej. Wejście takie mało. Ale chyba za wysoko, nie? Tutaj, żeby strzelać, trzeba mieć taki ten. Patrzcie. W taki sposób. Dla mnie za wysoko. Bardzo podoba mi się, jak oni tu wszystko zrobili, jak wszystko to tutaj można dotyczyć i tak dalej, bo ja byłem w różnych muzeumach w Rosji i też tam związany z historią i tak dalej, tam w ogóle nie było możliwości coś dotykać, jeszcze coś, tam nagrywać w ogóle też nie można, a tutaj proszę bardzo. No i to też, ja widziałem taki ten motocykl, nie wiem, też w filmach różnych, w gierkach o wojnie i tak dalej, ale żeby tak na żywo zobaczyć, no to super po prostu. Tutaj też taki drugi. Byłem również pod wrażeniem, że w końcu po raz pierwszy w życiu mogłem osobiście zobaczyć broń z tamtych czasów. Ja bardzo długo chciałem na nią patrzeć przez długi czas, aby zobaczyć, jak broń była zorganizowana i w ogóle, nie wiem, wybudowana, zbudowana. Nie spodziewałem się zobaczyć go w tym muzeum, więc byłem pod wielkim wrażeniem. No i ja już mówiłem tutaj w odcinku i teraz będę mówił jeszcze z tego nagrania o tym, że ja grałem w gierki z ojcem o wojnie, tak samo oglądaliśmy filmy różne, kina o wojnie. W Rosji bardzo lubią robić filmy o wojnie, bo jakby to militarny kraj. No i oczywiście ja z dzieciństwa jeszcze zawsze chciałem jakby zagrać w takie gierki o wojnie. Po prostu to interesujące było, nie wiem, ciekawe dla mnie, no bo jak byłem wychowany, taki byli i ciekawostki. No i co? I tutaj? I ja nigdy, ja zawsze widziałem takie rzeczy jak ten karabiny maszynowe, które robili Niemcy, ale w ogóle w życiu na żywo nie widziałem ani razu. I tutaj po raz pierwszy to zobaczyłem. To było moje małe, niewielkie, ale marzenie. No i tu ja to zrobiłem, dostałem. No, a tym już wiem. Ten Maksim pulemiot, nie wiem, karabin maszynowy. Super, po prostu w taki sposób wszystko schronione, że oni, wiecie co, jakby jak nowy, nie? Wow. Drodzy widzowie, ja bardzo długo marzyłem na to, żeby zobaczyć ten karabiny, ten też PPSH, nie wiem jak się on to po polsku nazywa. Sowiecki pulemiot, może PPSH, no tak się i nazywa. Ja też widziałem na tych filmach bardzo często go, a tutaj na żywo można zobaczyć. To karabin Mosina jeszcze. O, to chyba ten samolot, który ja słyszałem coś tam o tym, że ktoś tam próbował pomóc i wysyłać, nie wiem, tam jedzenie, nie tylko. No i byłem ja w tym muzeum, oglądałem te, jak to, ten broń i ja usłyszałem tej piosenki, ja w ogóle nie byłem, jak to, przygotowany do tego, żeby usłyszeć tej piosenki tu, w Polsce, bo to ta piosenka, która... Ja po prostu nienawidzę ją, bo ona jakby wróciła mnie dzisiaj do tych czasów, kiedy w szkole od pierwszej klasy do 11 klasy co rok, tak samo na 9 maja, tak samo i 23 lutego, to jakby dwa wielkich święta. No i ty zawsze, kiedy jesteś dzieckiem, powinien ćwiczyć, jak żyją żołnierze, jak oni jakby chodzą,
jak oni tam w ogóle walczą, ty powinien to ćwiczyć, bo kiedy wzrośniesz, kiedy będziesz już jakby mężczyzną, też powinien stać jakby zostać żołnierzem rosyjskim i walczyć już po stronie rosyjskiej, no i powinniśmy byli też śpiewać wszystkie te piosenki, uczyć ich i tak dalej. A ja wtedy już nie rozumiałem, dlaczego w ogóle jakby powinniśmy to robić, ćwiczyć i tak dalej. Co, chcemy kogoś zaatakować, czy co? No i ja kiedy usłyszałem tą piosenkę, które po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, każde słowo znam w tej piosenki i ja w ogóle nie chciałbym jej usłyszeć, ale ja tutaj usłyszałem w Polsce, w tym muzeum. Wiem, że to historia, no i ja już patrzyłem na to, jak ten korytarz ma światło czerwone, no i poszedłem. Gospodzie, tylko nie ta strefa. Słyszycie tej muzyki? Ja tej muzyki słyszałem corocznie w szkole ponad 11 lat. Co rok? Pół roku nawet. Nawet na zawsze słyszałem tej muzyki. Tutaj się znajduje się taka kawiarnia. O, wiecie co? Ja kiedy pracowałem w muzeum tym nauki w Rosji, my też mieli taką samą niemiecką i można było na nim grać, a jeszcze nie było tego i po prostu tutaj było szkło i można było zobaczyć, jak tam wszystko działo w środku. No pięknie, pięknie tu zrobiono wszystko, nie? Ja jestem w szoku po prostu. Jak tutaj to wszystko można zobaczyć, jak w tych czasach było. Tak samo byłem, ja nawet w tej komnacie, w, nie wiem, pokoju chyba byłem jeden. Sam, nie było tam żadnych ludzi, ale w ten dzień było bardzo dużo ludzi dzisiaj. No, w tym pokoju nikogo w ogóle nie było, tylko ja byłem sam i w tym pokoju było bardzo dużo tych pisem, takich listów do rodziny, do kochani, do tam do mamy, do ojca i tak dalej. No i te pisma, jakby na listy były wysyłane przez też tam mężczyzn i nie tylko, którzy walczyli. I to było bardzo tak, nie wiem, miałem takiego poczucia, jak w ogóle ty po prostu czytasz to i tak samo jeszcze słyszysz, jak ktoś tam czyta w tym głośniku też te listy, no i robi wrażenie takie, wiecie, bardzo duże, jakby w ogóle sam jesteś tam razem z nimi. No i ja słyszałem tam kilka słów i tam było powiedziane, że kochanie, tam wszystko w porządku, ja tak, ja jestem tu obok Niemca, ale wszystko w porządku tam i tak dalej. I to zawsze ja słyszę tu, jakby słyszałem w tym muzeum. No i tak samo, kiedy czytasz na przykład różne też listy ukraińskich żołnierzy na przykład dzisiaj i zawsze ludzie w takich sytuacjach bardzo już, no chyba nie wiesz, dalej będziesz żyć czy nie, tam następny dzień czy nie. I zawsze ludzie piszą, że no wszystko w porządku, jakby dlatego, żeby tam mama, ojciec lub tam jeszcze ktoś nie myślał, że wszystko źle. No i to było taka najmocniejszy pokój, najmocniejsza ta komnata, który robiło, jakby w ogóle cały muzeum ten robił wrażenie, ale ta komnata za mocno. W Rosji, kiedy ja byłem w wojsku rosyjskim, służyłem, my używali taki samy, ale tutaj trzy, taki jeden, dwa, trzy, i to dla granaty. My mieli taką jakby jedno całą, tutaj trzy, a my mieli całą, no i oczywiście oni mają taki mały, dlatego żeby
tutaj trzy tych magazyny, nie wiem, do środku włożyć. My mieliśmy jeden długi, duży i w środku już ty miałeś taki podzielony. No i też możesz rzucić do środku, nie pamiętam, chyba też cztery, tutaj trzy, a my na ten AK-47, AK-74 możesz włożyć cztery takich magazynów, a ten dla granat, on jakby osobowy, jakby podzielony też, nie razem z tym. Strasznie to wszystko, straszne, bardzo. I nie skończyliśmy wszystko na tym, jakby ten, nie wiem, ten cały świat nie skończył się tylko na tej wojnie i tyle. Jakby są jeszcze ludzi, ale nie wiem, można nazwać ich ludzi w ogóle czy nie. Te, którzy teraz popierają w ogóle wszystkie działania Putina i którzy wiedzą, że to jest, że to jest propaganda i tak dalej, oni dalej popierają go i taki ludzie jak i Putin też, ja nie wiem w ogóle w naszych latach po co to robić. Ja jestem w szoku. No i tutaj powinien być jeszcze jeden plik, ale chyba ja nie nagrywałem w ten czas, ale myślałem, że nagrywałem. W tym pliku ja powiedziałem, że zawsze w Rosji słyszysz tej frazy, że okej, jakby tak, przeciwko Amerykańców, jakby Stanów Zjednoczonych, Zachoda zawsze my i tak dalej, ale tylko jedno, żeby nie było żadnej wojny. Вот zawsze to babci mówili w telewizji, wszędzie, żeby nie było żadnej wojny. Tak, możemy tam coś przeklinać tych z tymi Amerykańczycami, tam z Zachodem, ale żeby nie było żadnej wojny. No i ty słyszysz to codzienne, a potem po prostu obudził się i znalazł informację, jak cały świat mówi, patrzcie, Rosja zaatakowała sąsiedzi. I to jakby nie ma połączenia z tym, co mówiono nam i to, co teraz dzieje się. I kiedy patrzysz na to w tych muzeumach wojennych, w taki sposób mogę powiedzieć, jak to było i po prostu nie możesz wyobrazić sobie do końca, jak to w ogóle było, jak to było możliwe to zrobić, jak Niemcy zabijali, po prostu zabijali tych ludzi ogniem i co to, jakie rzeczy oni robili i po prostu o tym myślisz i no to jakieś, nie wiem, to no coś nie z tej ziemi w ogóle, a potem pamiętasz, że twój kraj teraz to samo robi na Ukrainie. I dla mnie to najmocniejsze emocje, które ja poczułem w tym muzeum, to co z mną było. Cóż, dzięki temu muzeum znalazłem prawdę, którą szukałem o historii powstania warszawskiego. Po raz kolejny byłem zaskoczony, jak silni duchem i ciałem są ludzie w tym kraju i dziękuję z całego serca wszystkim Polakom, którzy nie zapominają o swojej historii i niosą ją przez lata, aby wszyscy znali prawdziwą historię. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję bardzo za subskrypcję na mój Patronite. No i do widzenia wszystkim.